Szanowni Państwo, dzień dobry wszystkim. Otwieram sesję i witam wszystkich Państwa. Otwieram siódmą sesję Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego, zwołaną na dzień dzisiejszy, to jest 21 marca 2019 roku. Witam przede wszystkim wszystkich Państwa radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam pana Marcina Witko, prezydenta miasta. Witam panią Izabelę Śliwińską, zastępcę prezydenta. I witam pana Tomka Jurka, również zastępcę prezydenta. Witam panią sekretarz miasta, panią Katarzynę Marchewkę. Witam przedstawicieli Tomaszowskiej Rady Seniorów. Witam pracowników Urzędu Miasta. Witam media tomaszowskie lokalne. Witam mieszkańców miasta przybyłych na dzisiejszą sesję. Oraz w sposób szczególny witam pana Wojciecha Panasa, członka Polskiej Motoparalotnialnej Kadry Narodowej. Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem stosowania przepisów RODO o ochronie danych osobowych informuję, że przebieg dzisiejszej obrad sesji jest zarejestrowany i transmitowany za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i zgodnie z klauzulą informacyjną RODO odpowiednia klauzula jest umieszczona o przetwarzaniu danych osobowych, została wywieszona na drzwiach wejściowych do sali obrad. I Szanowni Państwo, w sesji Rady Miejskiej bierze udział 22 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgłaszania wniosków. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Jest to przedstawienie porządku obrad 7 sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego. Zanim ten porządek przedstawimy, Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji. Radni, Państwo radni otrzymaliście drogą elektroniczną wraz z projektami uchwał w ustawowym terminie. Ponadto chciałem Państwa poinformować, iż w dniu 19 marca 2019 roku wpłynęło pismo pana prezydenta miasta Tomasza Mazowieckiego o włączenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej następujących projektów uchwał. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej z Mazowiecką imieniem rondo imieniem Bogusława Drozdowskiego. I następny punkt. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondo drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic Świętego Antoniego z ulicą Mazowiecką i generała Władysława Sikorskiego nazwą rondo imieniem pułkownika Antoniego Mosiewicza. Włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tych dwóch projektów uchwał o nadanie nazwy rondu na terenie naszego miasta wymaga zgody Rady Miejskiej w głosowaniu. Szanowni Państwo, zatem przystąpimy kolejno według odczytania przeze mnie wniosku, przystąpimy do głosowania o zgodę Państwa radnych na włączenie i dyskusji nad tym. Co w punkcie pierwszym. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Mazowieckiej imieniem rondo imieniem Bogusława Drozdowskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dwudziestu jeden radnych za, wszyscy obecni. I Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania drugiego. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody, za włączeniem do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic Świętego Antoniego, ulicy Mazowieckiej i generała Władysława Sikorskiego nazwą rondo imieniem pułkownika Antoniego Mosiewicza? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia dwie osoby, 22 radnych za, wszyscy obecni.
Aj, przepraszam, jednak była ta pierwsza moja, dobrze, 21, dwóch osób nie ma. 21 osób jest za, wszyscy obecni. Szanowni Państwo, wobec powyższego, skoro uzyskaliśmy zgodę radnych na włączenie tych dwóch projektów uchwał do porządku obrad, proponuję, aby te punkty zostały włączone zaraz na samym początku, po punkcie czwartym i później jako kolejny, piąty, szósty, te dwa projekty uchwał. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu o te dwa punkty. Zatem poproszę panią Marzannę Popławską, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, o przedstawienie porządku obrad dzisiejszej sesji po zmianach. Proszę bardzo. Przedstawiam porządek sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, powitanie zebranych. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad 7 sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Punkt trzeci, podziękowanie panu Wojciechowi Panasowi, członkowi polskiej motoparolotniowej kadry narodowej, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte na arenie międzynarodowej. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 roku oraz 6 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 roku. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Mazowieckiej. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic Świętego Antoniego, Mazowieckiej i generała Władysława Sikorskiego. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 10/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019. Punkt 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4/32/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2019-2030. Punkt 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 19/161/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 10/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia statutu samorządowego żłobka nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy generała Józefa Halera nr 33. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej nr 12. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Smolnej nr 6. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej nr 94. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
Punkt 19. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za 2018 rok. Punkt 20. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2018-2020 Tomaszów dla Seniorów za rok 2018. Punkt 21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Punkt 22. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami. Punkt 23. Korespondencja i sprawy różne. Punkt 24. Zakończenie obrad 7. sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, przystępujemy do... Bardzo proszę Pani Radna Klatka, proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, chciałabym zapytać, czy mogę wnieść uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę. Chciałabym zgłosić wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu numer 18 dotyczącego powołania doraźnej komisji. I chciałabym uzasadnić. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Prezydenci. Od grudnia ubiegłego roku trwa nagonka na mnie związana z moim miejscem zamieszkania i prawem kandydowania do Rady Miejskiej. Odbywa się to z naruszeniem mojej godności osobistej i prywatności. Działania, które są prowadzone, noszą znamiona politycznego zwalczania przeciwników, jak również szykanowania radnych opozycyjnych. W dniu 16 stycznia 2019 roku na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Kuchty, działając z daleko posuniętej ostrożności procesowej, jak również w celu ochrony dobrego imienia przed bezprawnymi pomówieniami o okoliczności, które mogą mnie narazić na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania mandatu radnej naszego miasta, złożyłam stosowne wyjaśnienia. W wyjaśnieniach jasno oświadczyłam, iż moim głównym ośrodkiem życiowym jest Tomaszów Mazowiecki. Dodatkowo, po rozmowie telefonicznej z panem Krzysztofem Kuchtą, który poinformował mnie o braku możliwości uzyskania przez niego dokumentu z Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu Miasta, w dniu 4 marca 2019 roku złożyłam decyzję i protokół z dnia 14 września 2018 roku z kontroli przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, potwierdzającej moje zamieszkiwanie w mieście Tomaszów Mazowiecki, z którego jasno wynika, pozwolicie Państwo, iż przeczytam, decyzja Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Ja przeczytam tylko fragment. W toku postępowania podczas kontroli dyscypliny meldunkowej przeprowadzonej w dniu 14 września 2018 roku ustalono, że pani Barbara Klatka faktycznie zamieszkuje w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem, tu jest podany adres, a co za tym idzie, spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy, stąd na podstawie artykułu 19 paragraf 1 i artykułu 20 paragraf 1 wyżej wymienionej ustawy należało orzec o wpisie do ewidencji wyborców. Decyzja jest ostateczna, od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie ani skarga. Podpisano z upoważnienia Prezydenta Miasta dyrektor Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej magister Beata Gamrot. Decyzja ta została wydana po kontroli stanu faktycznego przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Na tej podstawie miałam prawo kandydować i teraz pełnić mandat radnej Rady Miejskiej. Podkreślam, iż kopia tej decyzji znajduje się w rękach Przewodniczącego Rady Miejskiej. Miałam prawo kandydować, a wyborcy potwierdzili, że chcą, abym radną była. Wsparcia ze strony wyborców doświadczam i dziś. Stwierdzić należy, że dokument ten rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie mojego biernego prawa wyborczego i powinien zamknąć sprawę. Chyba, że pan, panie przewodniczący, chce podważać prawomocne decyzje prezydenta naszego miasta. A może, co byłoby dla mnie zaskoczeniem, sam prezydent chce się może po pół roku z niej wycofać. Ale przecież decyzja jest prawomocna. Jeżeli macie państwo wolę procedować i wydać decyzję w formie uchwały na podstawie anonimu, bo tak należy ocenić zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego paszkwil, który trafił do przewodniczącego Rady Miejskiej,
jednego medium i innych organów, to proszę wziąć pod uwagę metody, którymi, że są to metody, którymi można zwalczać każdego radnego. Panie Przewodniczący, czy chce Pan powoływać komisję doraźną za każdym razem, kiedy trafi do Pana anonimowy paszkwil podobny do tego, który wpłynął na mnie? Czy zawsze wtedy, kiedy ktokolwiek wyrazi wątpliwość co do zamieszkiwania radnego na terenie miasta? Proszę Państwa radnych, abyście wzięli pod uwagę fakty i dokumenty, które przedstawiłam i zdjęli z porządku obrad ten punkt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że część tej wypowiedzi się kierunkowała w moją stronę, powiem tak. Pani radna doskonale wie, że decyzję w takiej sprawie musi podjąć rada, nie przewodniczący. W związku z tym jest po to komisja powołana, będzie powołana, jeżeli Państwo zdecydujecie tak, po to, żeby pracowała stanowisko i przygotowała projekt uchwały. I to jest rolą Rady Miejskiej, przegłosowanie, nie przewodniczącego. Przewodniczący tylko ma prawo zebrać odpowiednia i wywiad, po prostu ten, który właśnie został zrobiony. Chyba że się mylę, panie mecenasie, jeżeli pan by mógł mnie w tej sprawie inne zdanie, to bardzo proszę. Poproszę panu mecenasowi mikrofon dać. Szanowni Państwo, oczywiście decyzję, ewentualną decyzję może podejmować tylko i wyłącznie Rada Miejska i tak jak Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, wskazał, jeżeli pojawiały się jakieś doniesienia dotyczące jakichś wątpliwości, w związku z tym rolą Przewodniczącego było tylko i wyłącznie przygotowanie projektu uchwały. Natomiast o tym decyduje tylko i wyłącznie Rada Miejska. Bardzo proszę. Właśnie ja się bardzo z tym zgadzam, bo ja nie kwestionuję absolutnie tego, że Rada Miejska ma podjąć decyzję. Ja proszę o zdjęcie tego punktu i proszę o niepowoływanie komisji doraźnej, bo Pan Przewodniczący jest w posiadaniu dokumentów, na podstawie których bez trudu może sformułować projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wniosek Pani Radnej padł, w związku z tym, jak Państwo wiedzą o zdjęcie punktu czy włączenie punktu, wymagane jest głosowanie, bo jest to wniosek formalny, z tego co rozumiem, i wobec powyższego przegłosujemy ten wniosek Pani Radnej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za zdjęciem punktu z porządku obrad sesji? Proszę o podniesienie ręki. 7 osób za. Kto jest przeciw? 14 radnych przeciw. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, w związku z tym, że jedna osoba wstrzymująca. W związku z tym, że wniosek nie uzyskał akceptacji, ten punkt nie zostaje zdjęty z porządku obrad i będzie procedowany. Przystępujemy zatem, Szanowni Państwo, do porządku obrad, do punktu trzeciego. Jest to podziękowanie panu Wojciechowi Panasowi, członkowi polskiej motoparalotniowej kadry narodowej za wysokie wyniki sportowe osiągnięte na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, w dniu 12 lutego 2019 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim wpłynęło pismo prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego z prośbą o włączenie do porządku obrad marcowej sesji Rady Miejskiej punktu dotyczącego podziękowania panu Wojciechowi Panasowi za wysokie wyniki sportowe osiągnięte na arenie międzynarodowej. W związku z powyższym poproszę teraz panią Małgorzatę Śmiechowicz, dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta, o zabranie głosu i poprowadzenie tego punktu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Mamy dziś wielką przyjemność i niewątpliwy zaszczyt gościć pana Wojciecha Panasa, pilota polskiej motoparalotniowej kadry narodowej. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję dokonania naszego gościa. Pan Panas to indywidualny motoparalotniowy mistrz Polski, zwycięzca motoparalotniowego Pucharu Polski, drużynowy motoparalotniowy mistrz Europy, przepraszam, pięciokrotny drużynowy mistrz świata, drużynowy slalomowy mistrz świata, drużynowy slalomowy brązowy medalista mistrzostw świata, zdobywca srebrnego kumulusa w plebiscycie na 10 najlepszych sportowców lotniczych. A to są wyłącznie tytuły mistrzowskie. Poza tym pan Panas posiada wiele innych osiągnięć medalowych i pucharowych zdobytych w zawodach krajowych.
Na co dzień pan Wojciech Panas jest dowódcą klucza eksploatacji śmigłowców i inżynierem pokładowym na śmigłowcach W-3 Sokół w stopniu kapitana w 7 Dywizjonie Lotniczym w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszam do nas pana kapitana Wojciecha Panasa. A o uhonorowanie naszego gościa proszę pana prezydenta Marcina Witko. Szanowni Państwo, także my jako Rada Miejska również panu kapitanowi serdecznie gratulujemy tych wysokich osiągnięć i zapromowania naszego miasta na arenie całego świata. Szanowni Państwo, punkt trzeci mamy za sobą. W związku z powyższym, że przyjęliśmy do porządku obrad dwa punkty, wymagają one wgrania w system komputerowy do głosowania. Teraz poproszę Państwa o 10 minut przerwy po to, żeby Państwo informatycy mogli to... Szanowni Państwo, zajmujemy miejsca. Będziemy wznawiać obrady po przerwie. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. I przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to przyjęcie protokołu z 5. sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2019 roku oraz z 6. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 roku. Szanowni Państwo, protokoły z sesji zarówno z 14 lutego, jak i z 4 marca były wyłożone w Biurze Rady Miejskiej. Informuję Szanownych Państwa, iż integralną częścią protokołu stanowią nagrania z sesji dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Rada tomaszów-mas.pl. Zatem przegłosujemy teraz. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2019 roku. Proszę o podniesienie ręki. Osoby za. Wstrzymujących się i przeciw nie ma, bo to wszyscy, którzy są obecni. Szanowni Państwo, zatem protokół został przyjęty przez Radę Miejską i przystępujemy do głosowania drugiego protokołu z dnia 4 marca 2019 roku. Kto z Państwa z radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. osób również za, wszyscy obecni. Zatem protokół został przyjęty do wiadomości przez Radę Miejską Tomasza Mazowieckiego. I Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji punktu piątego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie Tomasza Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Mazowieckiej. Zatem Szanowni Państwo,
Proszę o przedstawienie projektu uchwały pana prezydenta Marcina Witkę. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Chciałbym państwu przedstawić projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Mazowieckiej. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Rondu drogowemu znajdującemu się w Tomaszowie Mazowieckim na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Mazowieckim nadaje się nazwę rondo imieniem Bogusława Drozdowskiego. Punkt drugi. Lokalizację ronda drogowego określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Szanowni państwo, jakiś czas temu, dłuższy czas temu, podczas zmiany nazw ulic, które przyjmowała Rada Miejska, pojawiała się propozycja mieszkańców, znacznej grupy mieszkańców o tym, żeby byłą ulicę Oskara Lange, a dzisiejszą Wandy Panfil, prowadzącą do Ronda Olimpijczyków, nazwać ulicą pana Drozdowskiego. Wówczas praktycznie te kwestie nakrywały się z ważną dla naszego miasta inwestycją budowy areny lodowej i z tego miejsca też zapewniałem, że uczynię wszystko, żeby uhonorować postać wielkiego tomaszowianina, pana Drozdowskiego, w inny sposób. Pozwólcie państwo, że odczytam uzasadnienie do projektu uchwały. Chyba nikogo z mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego nie trzeba przekonywać, że to właśnie pan Bogusław Drozdowski był prekursorem łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim i że to dzięki jego pasji i zaangażowaniu tomaszowianie osiągali sukcesy w tej dyscyplinie sportu oraz że to dzięki niemu powstał w Tomaszowie Mazowieckim jeden z pierwszych w Polsce zewnętrzny, sztucznie mrożony tor do jazdy szybkiej na lodzie. Bogusław Drozdowski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, przez 50 lat był nauczycielem wychowania fizycznego w tomaszowskich szkołach. Świetny pedagog i niezwykle skuteczny działacz sportowy. Pochodził z Pińska na Polesiu. Do Tomaszowa Mazowieckiego trafił po II wojnie światowej. Najpierw jednak mieszkał w Budziszewicach, gdzie skończył szkołę podstawową. Stąd dojeżdżał do Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zdał maturę. Następnie z nakazem pracy został nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Liceum w Starzycach. Tam na zamarzniętym stawie starzyckim zorganizował w 1954 roku pierwsze zawody łyżwiarskie. Jak sam wspominał, za szufle do odgarniania śniegu wzięli się wszyscy, nie wyłączając księdza, który uczył najmłodszych łyżwiarzy katechizmu. Takie były początki tej dyscypliny sportowej w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie zaczął pracować w Szkole Podstawowej nr 11. Tutaj w 1965 roku zorganizował na boisku przyszkolnym lodowisko z namiastką toru łyżwiarskiego dla swoich wychowanków, gdzie zachęcał ich najpierw do łyżew krótkich, a następnie do panczen. W 1967 roku z inicjatywy pana Bogusława Drozdowskiego powstała sekcja łyżwiarstwa szybkiego Klubu Sportowego Pilica, a on został jej pierwszym instruktorem. Kilka miesięcy później z inicjatywy pana Drozdowskiego zarząd klubu zdecydował o budowie naturalnego toru do jazdy szybkiej na lodzie przy ulicy Strzeleckiej. Szanowni państwo, ponadto zainicjował i przyczynił się do budowy pierwszego w mieście przyszkolnego stadionu z boiskami do gier sportowych i urządzeniami do uprawiania lekkiej atletyki. Również z inicjatywy pana Bogusława Drozdowskiego powstała w Szkole Podstawowej nr 11 popularna w mieście hala balonowa z pierwszą syntetyczną nawierzchnią. W 1979 roku dzięki niespokojnemu duchowi trenera Bogusława Drozdowskiego rozpoczęto budowę sztucznie mrożonego toru łyżwiarskiego
Nowy obiekt, jeden z pierwszych w Polsce, został oddany do użytku w 1984 roku. Obiekt ten przez wiele lat służył mieszkańcom naszego miasta, ale również sportowcom z całej Polski i ze świata. Bogusław Drozdowski był organizatorem wielu zawodów mistrzowskich, widowisk sportowych i imprez rekreacyjnych. Wychował wielu olimpijczyków i mistrzów Polski. Spod jego skrzydeł wyrośli tacy sportowcy jak Jan Jóźwik, Stanisława Pietruszczak-Wąchała, Jaromir Radke oraz wielu mistrzów Polski na czele z Andrzejem Jóźwikiem i Markiem Łakomskim. Bogusław Drozdowski był członkiem honorowym klubu sportowego Pilica. Wcześniej zasiadał w jego zarządzie. Działał w Szkolnym Związku Sportowym, był autorem monografii sportu szkolnego w województwie piotrkowskim oraz współautorem książki 50 lat sportu szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Był radnym Rady Miejskiej dwóch kadencji. Pełnił funkcję członka zarządu miasta, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Aktywnie działał w Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej, a następnie przewodniczył Radzie Sportu. Z jego inicjatywy nadano jednemu z rond w Tomaszowie Mazowieckim nazwę Rondo Tomaszowskich Olimpijczyków. O ile dobrze pamiętam, to tego tutaj nie ma, ale jeszcze pan Bogusław Drozdowski współtworzył obowiązującą do dzisiaj strategię rozwoju sportu w Tomaszowie Mazowieckim, która wyodrębniła trzy strategiczne dyscypliny: łyżwiarstwo, szybkie, siatkówkę i piłkę nożną. Propagował wiele dyscyplin sportowych, szczególnie upodobał sobie lekką atletykę i piłkę ręczną, ale jednak jego największą pasją było łyżwiarstwo szybkie. Okazało się, że pan Drozdowski miał olbrzymie predyspozycje organizacyjne, trenerskie i wychowawcze. Potrafił zarazić sportem ogromną rzeszę dzieci i młodzieży, którzy przez kilkadziesiąt lat zdobywali laury na ogólnopolskich imprezach sportowych. Swym uczniom i zawodnikom wdrażał nawyki zdrowego trybu życia, przekazywał ideę ruchu olimpijskiego i walki fair play, za co otrzymał wiele odznaczeń, medali, nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, medal imieniem Jędrzeja Śniadeckiego, medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty i srebrny medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złota odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, złota odznaka Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i wiele, wiele innych. W 2013 roku Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego, podejmując uchwałę, uhonorowała pana Bogusława Drozdowskiego tytułem Zasłużony dla Tomaszowa Mazowieckiego. Starsi mieszkańcy naszego miasta odchodzą, a wraz z nimi pamięć o osobach ważnych dla lokalnej społeczności. Dlatego istotnym jest, aby pamięć o panu Bogusławie Drozdowskim jako o osobie ważnej dla tomaszowskiego łyżwiarstwa szybkiego nie zaginęła. Aby kolejne pokolenia tomaszowian pamiętały, że w Tomaszowie Mazowieckim mieszkał Bogusław Drozdowski, nauczyciel, wieloletni wychowawca, a przede wszystkim pasjonat, prekursor łyżwiarstwa szybkiego. Po cichu marzył, aby sztucznie naśnieżany zewnętrzny tor lodowy został zadaszony. Marzenie spełniło się po śmierci pana Drozdowskiego. W Tomaszowie Mazowieckim w 2017 roku został otwarty nowoczesny kryty tor łyżwiarski Arena Lodowa. Mając na względzie upamiętnienie osoby pana Bogusława Drozdowskiego, wnoszę o nadanie nazwy ronda przy zbiegu ulic Strzelewskiej i Mazowieckiej, które wprost prowadzą do Areny Lodowej, nazwą rondo imieniem Bogusława Drozdowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani radna, pani przewodnicząca. Proszę państwa, kto chodził do jedenastki? Proszę podnieść rączkę do góry. Ja podnoszę. Kto jeszcze chodził do jedenastki? Kto chodził do jedenastki od samego początku edukacji, miał do czynienia z panem Drozdowskim. Jak pan prezydent czytał uzasadnienie, to budziła się we mnie mała dziewczynka, która zawsze patrzyła na tego człowieka, łamie mi się głos, proszę państwa, bo też jestem emocjonalna, która patrzyła zawsze z podziwem na tego człowieka, bo rzeczywiście on przenosił góry. Był tak wytrwały w tym, co robił, w tych swoich wizjach i w kultywowaniu tego łyżwiarstwa. My jako dzieci, ja pamiętam, że się też buntowałam przed tymi łyżwami, ale później kapitulowałam. Miałam przyjemność być uczona na lekcjach WF-u przez jego małżonkę, przez panią Bogusię Drozdowską, którą z tego miejsca pozdrawiam.
i nigdy nie przypuszczałam, że jak urosnę, będę dużą dziewczynką, to będę miała zaszczyt współuczestniczyć w nadaniu imienia rondu w mieście. Czuję się zaszczycona i uważam, że rzeczywiście pan Drozdowski jak najbardziej zasługuje na taki honor z naszej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie? Nie widzę, zatem poproszę biuro rady o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały prezentowanej przez pana prezydenta? Proszę o wciśnięcie przycisku za lub przeciw lub wstrzymującego się. Czy pana Marka możemy poprosić tutaj do prezydium? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Wszystkie 22 głosy były oddane za projektem uchwały. Zatem szanowni państwo, uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 7/61 na 2019 rok. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, punktu 6. Jest to podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomasza Mazowieckiego przy zbiegu ulic Świętego Antoniego, Mazowieckiej i generała Władysława Sikorskiego. Ten projekt uchwały również poproszę pana prezydenta o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przedstawię drugi projekt uchwały, chciałbym szanownym państwu radnym serdecznie podziękować za tą jednomyślność i uprzedzając jakiekolwiek pytania od razu zapewnić, że stosowne sesje nadzwyczajne, uroczyste sesje nadzwyczajne z udziałem rodziny pana Bogusława Drozdowskiego, ale mam nadzieję też rodziny kolejnego z patronów, którego za chwilę państwu przedstawię, odbędą się w niedługim czasie. Decyzję moją o tym, aby zrobić to, przeprowadzić te uchwały w taki sposób, motywowała przede wszystkim troska o to, aby rodzinom uniknąć ewentualnych dyskusji czy nieporozumień, które na sali obrad mogą się zdarzyć, a niekoniecznie w takich sytuacjach, w których rozmawiamy o konkretnie personaliach, powinny się zdarzać. Tak więc, szanowni państwo, przedstawię państwu drugi projekt uchwały, który również, zresztą to było inicjatywą poprzedniej Rady Miejskiej, żeby starać się honorować te osoby, które są związane z naszym miastem. Nie szukać osób oczywiście zacnych, ale osób, które z Tomaszowem Mazowieckim nie miały nigdy w życiu nic wspólnego. Dlatego zarówno ta kandydatura pana Bogusława, jak i kandydatura, którą za chwilę przedstawię, również z naszym miastem jest związana. Również po to, żeby młode pokolenie żyło w przeświadczeniu, że Tomaszów wydał na świat ludzi ważnych dla Polski, ważnych dla świata, ważnych dla różnych dziedzin życia społecznego, publicznego, dla sportu i wielu innych. Tak więc przedstawiam państwu projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie
nadania nazwy rondu drogowemu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy zbiegu ulic Świętego Antoniego Mazowieckiej i generała Władysława Sikorskiego. I tu następuje podstawa prawna. Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Rondu drogowemu znajdującego się w Tomaszowie Mazowieckim u zbiegu ulic Świętego Antoniego Mazowieckiej i generała Władysława Sikorskiego nadaje się nazwę rondo imieniem pułkownika Antoniego Mosiewicza. Punkt drugi. Lokalizację ronda drogowego określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Szanowni Państwo, kilka zdań uzasadnienia. Pan doktor inżynier pułkownik Antoni Mosiewicz urodził się we wrześniu 1913 roku, zmarł w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2018 roku, przeżywszy 104 lata. Ogromny wpływ na losy pułkownika wywarła II wojna światowa. W momencie jej wybuchu był 26-letnim oficerem Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej walczył m.in. o twierdzę Brześć i brał udział w działaniach w rejonie Krzemieńca, Poczajowa i Lwowa. Jego oddział został wzięty do niewoli sowieckiej, a sam pułkownik trafił do gułagu w Szepietowie, z którego udało mu się uciec i przedostać do Rumunii. Tam dostał propozycję porzucenia ogarniętej wojną Europy i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Nie zdecydował się jednak na to. Przedarł się do Paryża i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. W 1943 roku na własne życzenie wraz z 2000 innych polskich żołnierzy pułkownik Mosiewicz został przeniesiony do Egiptu i wcielony do II Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Jako kapitan drugiej kompanii artylerii przeciwlotniczej uczestniczył w wyzwalaniu Włoch, w którym później osiadł na stałe. Walczył m.in. nad rzeką Sangro i Rapido, pod Monte Cassino, na linii Gustawa, linii Grotów, w północnych Apeninach, nad rzeką Senio. Uczestniczył również w bitwach o równinę lombardzką. Brał udział w wyzwoleniu Ancony i Bolonii. W 1947 roku wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny. I tutaj też rozszerzę poniekąd o informację, którą uzyskałem również od rodziny pana Mosiewicza. Włochy nie były tak bardzo przyjazne wówczas cudzoziemcom. Pan pułkownik Mosiewicz miał wtedy wybór, żeby bardzo często ubiegać się, bardzo często, to znaczy co miesiąc, co dwa miesiące ubiegać się ponownie o wizę, bądź też wyjechać na Wyspy Brytyjskie. Natomiast miał absolutny zakaz powrotu do kraju, tak jak większość, jak wszyscy żołnierze armii Andersa. I dlatego wyemigrował, poznał Bożkę, zakochał się, wyemigrował do Argentyny, gdzie, no właśnie, gdzie pracował jako robotnik, później brygadzista w wojskowej fabryce lotniczej w Kordobie, by w końcu założyć własną fabrykę. W 1953 roku wrócił do Włoch. Firma założona przez Antoniego Mosiewicza stała się jedną z czołowych firm na świecie zajmujących się projektowaniem i budową chłodni kominowych i wentylatorowych oraz kondensatorów powietrza. Rodzina pana pułkownika jest nierozerwalnie związana z Tomaszowem Mazowieckim. Zarówno rodzice, jak i siostry oraz bracia mieszkali i zmarli w naszym mieście. Do dziś Tomaszów zamieszkują ich przodkowie. Antoni Mosiewicz został odznaczony nagrodą imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji Światowej Konferencji Gospodarki Polonii za wybitne zasługi w rozwoju przemysłu w Polsce i na świecie. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, nazwa ronda nie tylko upamiętni postać pana pułkownika,
Antoniego Mosiewicza, który bez wątpienia zasłużył się Polsce i jest związany z naszym miastem, wpłynie też na poszerzenie wiedzy Tomaszowian o wybitnych Polakach związanych z Tomaszowem Mazowieckim, co jest ważne zwłaszcza w kontekście młodzieży i promowania działań związanych z lokalnym patriotyzmem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie ma, zatem dyskusję zamykam i poproszę biuro o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały prezentowanej przez pana prezydenta? Proszę o wciśnięcie przycisku za lub przeciw wstrzymującym. Szanowni państwo, w głosowaniu wziął udział 22 radnych, wszyscy obecni. 22 głosy oddano za projektem uchwały. Zatem dziękuję państwu serdecznie. Uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 7/62 na 2019 rok. Bardzo proszę, panie prezydencie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za jednomyślność przy przyjmowaniu tych uchwał. Szanowni państwo, realizujemy porządek obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 10/91 na 2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Przedmiotowy projekt uchwały przedstawi pan Tomasz Surmański, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta chciałbym państwu zaprezentować projekt uchwały o zmianie uchwały nr 10/91/2015 rok Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 10/91/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 roku, pozycja 2298. Zmienia się paragraf 2, który otrzymuje brzmienie. Paragraf 2, ustęp 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 22 zł za osobę za miesiąc. Ustęp 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 36 zł za osobę za miesiąc. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Paragraf 3. Tu chciałbym, drodzy państwo, zgłosić autopoprawkę, uzupełniając datę wejścia, konkretną datę wejścia w życie przytoczonej uchwały. W brzmieniu: uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2019 roku. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 6k ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy obowiązana jest do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów u źródła. Ustawodawca nakazał określić niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady te zbierane są w sposób selektywny. Uchwalając stawkę opłaty, Rada Gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców, którzy będą objęci odbiorem odpadów, ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zagospodarowania tychże odpadów
obsługi administracyjnej tego systemu. Dodatkowo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi oczywiście gmina. Koszty tej obsługi obejmują obsługę klientów, obsługę biurową, koszty druku, wysyłki korespondencji, koszty sprzętu komputerowego, zakupu programów, licencji i stanowisk. Oczywiście z uwzględnieniem także windykacji. W dniu 1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie to określa stawki opłat za umieszczanie poszczególnych kodów odpadów na składowiskach w latach 2018-2020. W 2019 roku cena za opłatę śmieciową wzrosła prawie dwukrotnie i wynosi obecnie 170 zł. Odpowiednio w 2013 roku było to 70 zł. W tym roku, tak jak już wspomniałem, 170, natomiast w przyszłym roku będzie to już kwota 270 zł za każdą tonę odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów. Wynika to wprost z zapisów tegoż rozporządzenia. Najważniejszą pozycję odpowiedzialną za wzrost kosztów całego systemu to opłata, o której wspomniałem, środowiskowa. Te koszty zawierają firmy odbierające odpady w stawkach, jakie zaoferowały w przetargach. Ani samorząd, ani tym bardziej przedsiębiorcy odbierający odpady nie mają i nie miały wpływu na decyzje Ministerstwa Środowiska. Poza tym ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nakłada na regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych nowe obowiązki. Firmy odbierające od mieszkańców odpady i zagospodarowujące je zostały zobowiązane do szeregu kosztownych inwestycji, bez których nie mogłyby świadczyć usług. A są to m.in. obligatoryjny monitoring terenów składowiska, operaty przeciwpożarowe, czy wreszcie konieczność wnoszenia wysokich zabezpieczeń finansowych w przypadku wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska. Do tego należy dodać wzrost cen benzyny, energii i płacy minimalnej, co przekłada się na wzrost opłaty dotyczącej prowadzonych postępowań przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 19-20. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zmiany opłat środowiskowych stały się bezpośrednią przyczyną zmian opłat za przyjęcie odpadów do instalacji przetwarzających odpady, tak zwanych RIPOK-ów. Z początkiem 2019 roku wszystkie regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych znajdujących się i funkcjonujących w ramach trzeciego regionu funkcjonowania gospodarki odpadami województwa łódzkiego podniosły ceny za ich zagospodarowanie. W tym także instalacja prowadzona przez ZGO Akwarium w Pukininie, do której trafiają w głównej mierze odpady pochodzące z naszego miasta. Na większe koszty odbioru i gospodarowania odpadami wpływa także większa ilość gromadzonych odpadów oraz konieczność dostosowywania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wymagań zawartych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie to weszło w życie 1 lipca 2017 roku i określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i ustanawia jednolity system ich gromadzenia w całym kraju. Zgodnie z rozporządzeniem zbierać będziemy następujące frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa i odpady ulegające biodegradacji. Ustalone zostały także kolory pojemników i worki do zbiórki selektywnej. Pojemniki niespełniające wymagań rozporządzenia dostosowuje się do tychże wymogów wynikających wprost z tego rozporządzenia. Umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. Powyższe zapisy przywołanego rozporządzenia zmuszają gminy do uwzględnienia wyżej wymienionych wymagań w prowadzonych aktualnie postępowaniach przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów, co przekłada się w konsekwencji finalnie na wysokość opłaty
za odpady. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy będą zmuszeni do segregowania odpadów, a osoby, które nie będą segregowały, cena za odpady zmieszane będzie wyższa od ceny za odpady segregowane. Segregowanie odpadów ma istotny wpływ na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, który finansowany jest w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Dlatego zwiększona została różnica między stawką opłaty dla mieszkańców, którzy odpady segregują, i tych, którzy tego nie robią. Zmiana stawek opłat nie będzie oznaczać dla mieszkańców konieczności składania ponownie deklaracji. To na gminie, na Urzędzie Miasta będzie ciążył obowiązek dostarczenia odpowiedniej informacji do każdego z właścicieli nieruchomości. Terminy regulowania opłat nie ulegają zmianie. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej kwestii prosił o głos Pan Prezydent. Bardzo proszę. Ilekroć dyskutujemy o ważnych sprawach, bardzo ważnych sprawach dla mieszkańców, dotyczących wszystkich mieszkańców, pozwolę sobie zabrać głos właśnie z tego miejsca. I nie inaczej jest tym razem. Szanowni Państwo, drodzy radni, szanowni drodzy mieszkańcy. Myślę, że ta informacja o stawkach, które wynikają z rozstrzygnięcia przetargu, na nas wszystkich spadła jak grom z jasnego nieba. Oczywiście, widząc sytuację na rynku, spodziewaliśmy się tego, że podwyżki są nieuniknione, bowiem uchwała o stawkach przyjęta była bardzo dawno, bo przypomnę, w 2015 roku, i umowa zawarta była na okres 4 lat. Niemniej jednak nie spodziewaliśmy się, że ta cena będzie aż tak wysoka. Ale z drugiej strony, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, a warto przypomnieć, że początki wprowadzenia uchwały i przekazania na własność śmieci samorządom rozpoczynają się datą 1 lipca 2013 roku. To był czas, kiedy pełniłem funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mówię o tym przypadkowo, bo również miałem przyjemność skarżyć tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. I dzisiaj z pewną satysfakcją oddaję się refleksji, co by było, gdyby te kwestie, które skarżyłem wówczas do Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie to, że opłata śmieciowa jest w pewnym sensie parapodatkiem i nie można zostawić jej absolutnie biznesowi do dowolnej interpretacji i potraktować ją jako parapodatek i wyznaczyć widełki, czyli od do. Dzięki Bogu Trybunał przychylił się do mojego wniosku i te zapisy do ustawy zostały wprowadzone, czyli zostały określone widełki, w których poruszały się firmy startujące w przetargach, nie mogąc wskazać kwoty z kosmosu. Choć nie trudno się oprzeć wrażeniu, że kwota 22 zł jest troszkę kwotą kosmiczną, nawet nie troszkę. I nie trudno się również oprzeć wrażeniu, że należy zadać pytanie, czy nie doszło do zmowy cenowej, bowiem tylko jeden oferent zgłosił się do przetargu, do udziału w przetargu, i coraz częściej słyszymy głośne informacje o nieformalnym podziale rynku firm śmieciowych. Szanowni Państwo, i w tym miejscu chcę wszystkich Państwa i mieszkańców zapewnić, że cały zespół
który zajmował się tą problematyką w zasadzie od końca 2015, od początku 2016 roku, zrobił absolutnie wszystko, co dało się zrobić w tym zakresie, w tym czasie i w oparciu i z surowym przestrzeganiem norm prawnych, które w danym momencie, w danym czasie obowiązywały. I tak, proszę Państwa, żebyście też mieli dokładną wiedzę i syntetyczną wiedzę, to no trzeba odnieść się troszkę do przeszłości, do historii. Ja nie będę się odnosił do tej bardzo dalekiej historii, ale przypomnijcie Państwo sobie, kto zajmował się utrzymaniem czystości i porządku w gminach przed 2013 roku. I na jakiej podstawie? Otóż firma. Ale zanim ten rynek oddano firmom prywatnym, i pamiętacie na pewno Państwo, przynajmniej większość Państwa, to, że chodziliśmy na ulicę Majową, składając deklaracje, nie w urzędzie, tylko tam. Ale zanim ta firma zdobyła tomaszowski rynek śmieci, to kto się tym rodzajem działalności w Tomaszowie Mazowieckim zajmował? No zajmowało się miasto. Zajmowało się miasto, które no niestety nie przewidziało tych sytuacji, które mogą się zadziać w przyszłości, w tej 5-10-letniej, nie mówiąc o tej 15-20 czy 25-letniej. I od razu przychodzi na myśl problem sprzedaży wysypiska śmieci prywatnej firmie, które niby znajduje się na terytorium gminy Lubochnia, ale tak naprawdę szkodzi nam, mieszkańcom Tomaszowa w największym zakresie. I wiele, wiele innych rzeczy związanych z likwidacją firmy, która się tym rodzajem działalności zajmowała i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będziemy do tych czasów wracać, bo to nie jest istotą tej sprawy. Chodzi o to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców i nad tym powinniśmy się skupić. Tak więc, proszę Państwa, w 2016 roku, kiedy objąłem Urząd Prezydenta Miasta, obowiązywała, choć nieco zmieniona, ale obowiązywała ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właśnie z 1 lipca 2013 roku. Proszę Państwa, ustawa, która podzieliła rynek, i to też jest bardzo ważna informacja, żeby w ogóle zrozumieć problematykę tej kwestii. Proszę tutaj też serdecznie o uwagę. Podzieliła kwestię utrzymania czystości i porządku w gminach na dwie rzeczy. Po pierwsze zbieranie odpadów i po drugie przetwarzanie odpadów. I jak gdyby pozwoliła na to, żeby wolny rynek zadziałał i zaopiekował się utrzymywaniem czystości i porządku w gminach. To było bardzo niebezpieczne posunięcie, bo faktycznie mogło doprowadzić w Polsce i w niektórych momentach, przypominacie sobie Państwo, doprowadzało do sytuacji, może nie Neapolu, ale do sytuacji, gdzie w dużych miastach śmieci zalegały przez wiele tygodni i to szczególnie było uciążliwe w miesiącach wiosennych i letnich. Natomiast, i jeszcze to jest bardzo ważna rzecz, o której nie mówiliśmy. Wiele samorządów w tym czasie bardzo zainwestowało w rozwój gospodarki komunalnej. Zakupiło za środki unijne nowe samochody, zakupiło nowe urządzenia, a ustawa dopuszczała tylko i wyłącznie formę rozstrzygania, kto tym będzie się zajmował, jako formę przetargu. I też mamy przykłady samorządów, które popadły w nie lada problemy, kiedy zmuszone były oddawać środki unijne, bo przegrywały spółki miejskie przetargi z dużymi firmami zachodnioeuropejskimi. I na szczęście zostało to zmienione. I rozumiecie Państwo jeszcze jedna rzecz, że w ramach tych przepisów prawnych zupełnie nieuzasadnionym byłoby, żebyśmy my jako miasto tworzyli firmę, spółkę, instytucję, która by zajmowała się
tymi rzeczami. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Otóż jeżeli taka spółka by powstała, jeżeli miasto zakupiłoby odpowiedni sprzęt, zainwestowałoby pieniądze, nie mając gwarancji, że wygra przetarg, a nie mielibyśmy takiej gwarancji, ja prawdopodobnie dzisiaj już nie byłbym prezydentem, miałbym bardzo duże problemy z prawem, jako ta osoba, która naraziła miasto na zwyczajną szkodę. Ale w 2017 roku została ta ustawa zmieniona w zakresie możliwości oddania tego rodzaju działalności in-house, czyli te samorządy, które posiadały własne instalacje, które posiadały własne spółki komunalne, mogły bezprzetargowo tą działalnością się zajmować. I to był ten moment, kiedy absolutnie po naradzie z osobami, które tą problematyką zajmują się, stwierdziliśmy, że to jest ten moment, kiedy należy zawalczyć o RIPOK. Dlaczego o RIPOK? I wracam do tego, o czym Państwu mówiłem na początku i prosiłem o uwagę. Dlatego, że samo zbieranie śmieci, jeżeli chcemy to robić uczciwie, zgodnie z prawem, a samorząd nie może sobie pozwolić na minimalną odrobinę nawet działalności niezgodnej z prawem, jest zwyczajnie w świecie nieopłacalne i do tego trzeba by było bardzo dużo pieniędzy dokładać. Opłacalne jest przetwarzanie odpadów, czyli to, o czym wielokrotnie Państwu mówiłem, to, o czym mówili Państwu moi współpracownicy podczas komisji, czyli stworzenie, utworzenie instalacji przetwarzania odpadów, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, bo tylko takowa dawała możliwość handlu odpadami wartościowymi, takimi jak metale, takimi jak szkło, takimi jak plastiki, takimi jak papier i wiele, wiele innych. W innej sytuacji, kiedy ustawodawca nakłada na organizatora tego przedsięwzięcia obowiązek przejazdu bezpośrednio z domostw, w sytuacji, kiedy kontener jest zapewniony na RIPOK, który najbliższy znajduje się 40 kilometrów, 40 parę kilometrów od Tomaszowa, licząc w jedną i w drugą stronę 100 kilometrów do Tomaszowa, biorąc pod uwagę koszty paliwa, pracy i tak dalej, byłoby nieopłacalne i stawki za odpady nie wynosiłyby 22 zł, tylko wynosiłyby 32 zł, no nie mogą, czy 29 powiedzmy. I taką mielibyśmy sytuację. Dlatego niezwłocznie wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Łódzkiego, aby z wnioskiem o wprowadzenie zmian do planu gospodarki odpadami WPGO, to jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Oczywiście Zarząd Województwa w tej kwestii nie ma decyzyjności. Nam zależało wyłącznie na tym, żeby taki wniosek został przesłany do Ministerstwa Ochrony Środowiska, aby w ogóle mógł być debatowany, aby inne osoby stwierdziły, czy w Tomaszowie Mazowieckim potrzebna jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów, czy też nie. Przez rok czasu niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi. W międzyczasie znowu zmieniła się ustawa i w oparciu już o zmienioną ustawę złożyliśmy ten wniosek. I chcę Państwu powiedzieć w tym momencie, że wyłożony jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, czyli już ten pierwszy krok został zrobiony. To nie znaczy, że już mamy stuprocentową pewność, że lokalizacja regionalnej instalacji przetwarzania odpadów jest pewna. Natomiast w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce, uważam, że pozwolę sobie na taką dygresję, że wręcz te kwestie powinny być absolutnie niereglamentowane. Mielibyśmy porządek nie tylko ze śmieciami, gdyby samorządy tym problemem się zajmowały, ale również rozwiązany problem z jakością powietrza w samorządach, w gminach, w miastach. I gdzie mogę, sugeruję, że nie ma co reglamentować RIPOK-ów. Niech one powstają w tych samorządach, które są silne, które są władne, które chcą
wziąć na swoje plecy, na swoje barki odpowiedzialność gospodarowania odpadami, odpowiedzialność tak naprawdę za utrzymanie porządku i czystości w gminach, dokładnie taką, jak jest tytuł ustawy, w oparciu o którą funkcjonujemy. I proszę Państwa, dzisiaj stajecie Państwo przed bardzo trudną decyzją. I tak naprawdę są dwa wyjścia, są dwa rozwiązania tego problemu, są dwa rozwiązania na tą chwilę. Pierwsze rozwiązanie to oczywiście poprzeć projekt uchwały i wdrażamy go w życie. Drugi wariant to niepoparcie tego projektu uchwały. I na pewno zastanawiacie się, co w tym momencie zrobić. Powiem Państwu z rozbrajającą szczerością, że gdybym był radnym, wiedziałbym, co w tym momencie zrobić. I mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że każdą Państwa decyzję zrozumiem i uszanuję. I powiem więcej, że również przygotowani jesteśmy na sytuację, kiedy będę musiał Państwa prosić o to, żeby po tej sesji zwołać natychmiast sesję drugą, aby wdrożyć wariant, może nie awaryjny, ale wariant, który przede wszystkim ma szansę odbić nas od tej ściany, przed którą zostaliśmy postawieni naprawdę nie na własne życzenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, zanim jeszcze otworzymy dyskusję, to ja poproszę opinię komisji w tych... Wszystkie chyba komisje stałe obradowały w tym punkcie i wypracowały stanowiska. Wobec powyższego poproszę o opinię. Komisję budżetu. Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej na swoim posiedzeniu jednomyślnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki, proszę. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały przy jedynie jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Komisja Spraw Społecznych, poproszę. Komisja Spraw Społecznych i Rodziny pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Czy Komisja Oświaty? Bardzo proszę o opinię. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mimo że wszystkie komisje obradowały, jednak otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan Radny Krawczyk, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałem skorzystać z zapisu regulaminu Rady Miejskiej, lokalnego aktu prawnego, który w paragrafie 23 ustęp 3 daje możliwość radnemu zgłoszenia wniosku formalnego i takowy wniosek formalny chciałbym na ręce tutaj Pana Przewodniczącego i Państwa złożyć. Wniosek dotyczy zamknięcia, w zasadzie może bardziej właściwe będzie nie podejmowanie dyskusji w temacie zaopiniowania uchwały, która za chwilę będzie procedowana. Wiem, że może to budzić u wielu z Państwa mieszane odczucia co do powodów. Chciałbym Państwa zapewnić, że wniosek ten jest głęboko przemyślany i myślę, że jeżeli oczywiście uzyska Państwa akceptację, dobrze przysłuży się rozstrzygnięciom w tej bardzo istotnej, jednej z podstawowych kwestii dla mieszkańców naszego miasta. Jest to wniosek formalny. Chciałbym Pana Przewodniczącego prosić o poddanie go pod głosowanie. Oczywiście ma Pan Radny prawo taki wniosek zgłosić i jest to wniosek bardzo daleko idący. W związku z powyższym ten wniosek przegłosujemy, zanim zaczniemy dalej cokolwiek procedować nad programem sesji. Szanowni Państwo, w związku z powyższym, kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem zgłoszonym przez Pana Radnego Krawczyka? Proszę o podniesienie ręki. Czternaście głosów za. Kto jest przeciw?
7 głosów wstrzymujących. Przepraszam, przeciw. Kto się wstrzymał? To 10-1 głos chyba pani radny, bo nie policzyłem. To jest 15 głosów za. Ale to i tak jest teraz 22. Jednej nie ma, to 23 nie ma. Tak, 15-22. Bo ja nie policzyłem pani radny. Przepraszam najmocniej. Szanowni państwo, wniosek pana radnego uzyskał 15 głosów za, 7 jest przeciw, 0 wstrzymujących. Wobec powyższego wniosek uzyska akceptację i zamykamy dyskusję nad tym punktem i przystępujemy do głosowania. Projekt. Bardzo proszę. Czy mogę zgłosić stanowisko klubu w tej sprawie? Bardzo proszę. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zagłosuje przeciwko tak drastycznej podwyżce za gospodarowanie odpadami. Wiele pytań i wątpliwości zgłosiliśmy podczas dyskusji w trakcie posiedzeń komisji. Naszym zdaniem projekt uchwały nie został przygotowany z należytą starannością. Ponadto nie dostrzegamy i nie przedstawiono nam działań zmierzających do uszczelnienia systemu, co sprawiłoby, że ta podwyżka nie byłaby aż tak bolesna dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta i ich rodzin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wobec powyższego, że wniosek o dyskusję został przegłosowany, stanowisko klubu znamy. Wobec powyższego proszę biura o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem projektu uchwały prezentowanej przez pana dyrektora lub przeciw, wstrzymujące, proszę o wciśnięcie. Czekamy jeszcze na jeden głos, bo ktoś nie oddał. Czy tam potrzebna jest pomoc? No już mamy. Szanowni państwo, w głosowaniu wzięło udział 22 radnych, wszyscy obecni. Głosów za 0, głosów wstrzymujących się 0, głosów przeciw uchwale 22. Zatem szanowni państwo, uchwała nie uzyskała akceptacji radnych i oczywiście nie otrzymuje żadnego numeru. Bardzo proszę pan prezydent, zabrać głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo chciałbym poprosić państwa o to, abyśmy jeszcze dziś mogli przeprowadzić po zakończeniu tej sesji sesję nadzwyczajną w sprawie przedłożenia państwu projektu uchwały, który delegowałby działalność polegającą na świadczeniu usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami, czyli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach do ZGWiK. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Czy mamy, ja poproszę o przygotowanie wniosku w międzyczasie i stosowny komunikat podamy w czasie sesji. Szanowni państwo, przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, punktu 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019. Szanowni państwo, w dniu 19 marca do biura rady wpłynęła również autopoprawka do projektu uchwały, która została państwu radnym przekazana w formie elektronicznej oraz papierowej. Poproszę teraz o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką panią Mariolę Sobolewską, skarbnika miasta. Bardzo proszę. Szanowni państwo, wobec powyższego uzyskałem informację od pani skarbnik, że wobec tego, że projekt uchwały wcześniejszy został zdjęty, wobec powyższego konieczne są pewne korekty w budżecie. Poproszę teraz państwa o kilkuminutową przerwę celem wypracowania stanowiska.